Już 19, jesteśmy właśnie na cmentarzu Wyszehradzkim. Szukamy poloników, szukamy nagrobków muchy. Kogo jeszcze, Pati? Czapka. Pana Czapka. Znaczy tak, ten cmentarz Wyszehradzki jest zwany czeskim Père Lachaise. Tutaj umarły osobistości. Tutaj chowano w wieku XIX również artystów, takich jak Mucha, czy artystów kubizmu, architektów, malarzy, rzeźbiarzy. Właśnie szukamy nagrobku Muchy, Alfonsa Muchy. Jestem ciekawa, czy znajdziemy, ponieważ za chwilę zamkną ten cmentarz. Ale jak na razie raczymy się spokojną atmosferą. Tak naprawdę na Wyszehradzie jest taka oaza spokoju. Zupełnie inny klimat niż na Hradczanach. Bardzo mało turystów. Widoki prześliczne na Stare Miasto. Dużo zieleni i zabytków. Idziemy odkrywać ponownie Wyszehrad. Kolebkę czeskiej kultury. Zdjęliśmy już jeden bardzo ważny pomnik. Nagrobek Jana Nerudy, romantycznego poety. Teraz biegniemy. Biegniemy albo idziemy bardzo szybko, ponieważ pracownicy tego cmentarza chcą już zamknąć. O, ale uprosiłyśmy bardzo. Teraz jesteśmy przy pomniku, przy grobie Smetany. Kim był Olus Smetana? Był jednym z najznamienitszych czeskich kompozytorów. Mienią się nim, tak jak my, Chopinem. Idziemy dalej, szukamy teraz Alfonsa Muchy. Muchy, którego notabene muzeum jest w centrum Pragi. Mucha był słynnym twórcą okresu secesji. Mam nadzieję, że to jest gdzieś tutaj. Był bardzo znany z plakatów kobiet. Kobiet, aktorek. Sary Bernard. Ale teraz jesteśmy lekko zdenerwowane, ponieważ pracownik cmentarza powiedział, że jeśli nie zdążymy do 5 minut, zamknie nas tutaj. Z tymi wszystkimi awangardistami. Tak, będziemy nie spał. Nic przeciwko, gdyby żyli. No jednakże nam się spieszy, ponieważ pójdziemy do kawiarni francuskiej. Już mamy iść. No, mamy iść. Dobra, musimy uciekać.